Stało się to, co się stało w Nowej Hucie. Ta osoba mówi językiem swojego mistrza, właśnie tego jogina. I ludzie przyjeżdżają, pytają różne rzeczy. On przez nią przemawia, jak pani Krysia w Nowej Hucie koło Krakowa. Mało tego, powiedział mi, że wszystko, co ja mówię i co opisuję, co mi ojciec przekazywał swojej wiedzy, to właśnie ta osoba mówi dokładnie to samo, co ja. O kosmitach, o inteligencji, o upadłym niebie, o tym, że trzeba naprawiać ten świat, bo jednak jest on boski, bo stworzony został przez boskie dzieci, a nie jakieś tam nie wiadomo jakie. Nie ma zresztą innych dzieci jak boskie. Wszyscy jesteśmy od Boga. I Kuba jest po prostu w szoku w tym względzie, że ja mówię to samo, co ten jogin i poprzez tą panią. I to jest dla nich bardzo ciekawe i myślę, że pocieszające dla innych również. Kiedyś ojciec Pio mi powiedział, że ten świat istnieje jeszcze tylko dzięki czterem joginom. I prawdopodobnie tym jednym był właśnie ten, o którym mówię. Teraz nie wiem, ilu jest, bo na tamten czas, jak ojciec ze mną rozmawiał, to było czterech joginów, którzy podtrzymują ten świat przy życiu, bo inaczej ta planeta by się już dawno rozleciała. Nie Watykan, nie papież, nie biskupi, nie kardynałowie w swoich strojach faraońskich, tylko joginowie, jogini podtrzymują ten świat. No, ciekawostka. Jeszcze może powiem, moje filmy owszem daję, publikuję. Jest tam wiele hejtu, jak to się dzisiaj mówi. No ale co zrobić? Tak już jest. Jedni są tacy aniołowie, inni tacy na różnych pułapach rozumienia rzeczywistości. Jedni mówią tak, inni tak. Jedni mi to zarzucają, inni tamto. Mnie to nie przeszkadza. Możecie sobie myśleć, co chcecie, mieć swoją filozofię, swoje rozważanie, bo każdy ma do tego prawo. Ja o to kiedyś ojca pytałem, jak będą mi coś tam zarzucać i mówić to czy tamto. To ojciec mi powiedział taką ciekawą rzecz, co właściwie Chrystus powiedział. Powiedział mi tak. Powiedz im wszystkim, że to nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. No chcę to powtórzyć. Ja was wybrałem. Chcecie, oglądacie, chcecie, czytacie, chcecie, kupujecie książkę. Od was zależy. Ja nie będę wszystkim tłumaczył po kolei i z każdego słowa, jakie ja wypowiadam. To jest moja sprawa. Ja was wybrałem. I dla was nagrywam filmiki, napisałem książkę. Jedną, drugą i trzecią, trzeci tom będzie. Całe życie to opisałem. Dla wielu to przekonuje, ale nie wszystkich. Ale czy o to chodzi, żeby wszystkich przekonać? Nie. Rodzimy się, umieramy, znów się rodzimy, znów umieramy. Każdy ma różne etapy poznawania. Jedni filozofują, wymądrzają się, mają intelekt sprawny, no ale to nic z tego nie wynika. Dalej nic nie wiedzą. Dlatego ojciec mi cały czas mówił, nie filozofuj w swoich pismach, mów prostym językiem, pisz prostym językiem, bo ci nie pomożemy. Nie, bo ci nie pomoże. No to tyle chciałem powiedzieć. I zeszło mi na tą gadkę 5 minut. No tak to jest. No dobra, będziemy coś tam czytać troszeczkę, przynajmniej jeszcze parę zdań. Więc pamiętajcie, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Rozumiecie, jak chcecie. Wasz problem. Ja się tu urodziłem, mam coś do zrobienia i robię. Reszta mnie nie interesuje. Chociaż nie, źle powiedziane. Interesuje mnie, bo każdego
Każdy z was mnie interesuje, każdemu chciałbym pomóc, tak czy inaczej, ale jeśli się nie otworzycie, jeśli ktoś nie otworzy serca, no to nie pomoże. Będzie sobie tam filozofował, myślał o bzdurach różnych, teoriach. Ma do tego prawo. Czy ja mu zabraniam? Nawet nie odpowiadam na wiele tych zapytań różnych, bo no po co? No szkoda mi czasu. Jeszcze mam tyle do zrobienia, do napisania, do poprawienia swoich pism, że to po co ja będę się tam wysilał, bo nie denerwował, bo mnie to nie denerwuje. No, każdy sobie myśli jak chce, ja też sobie myślę. Tak jak ja poznałem. I szanuję każdego, który poznaje po swojemu. O, puszczę jeszcze może globus. No właśnie, niech sobie tam leci. O, tu na Chiny, te czerwone. Dobra, to czytamy. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. A jak się obraził, no to... Ja się na nikogo nie obrażam, nikogo nigdy nie skrzywdziłem świadomie. Wszystkim pomagam jak mogę. Słowem, uczynkiem. Wszystkim, całym sobą, swoją poezją. Przecież w tych pismach jest ponad 300 moich wierszy, które ojciec mi też kazał pisać. Niektóre są bardzo takie jakby nawet filozoficzne, bym powiedział. I ojciec, ja kiedyś ojca spytałem, czy mogę taki wiersz napisać? A ojciec mi powiedział, tak, napisz. Znajdą się tacy, co to zrozumieją. Będą wiedzieli, o co chodzi. No dobra, to czytam. Przy poszanowaniu indywidualności każdego człowieka z osobna należy dążyć do powszechnej jedności ludów i społeczeństw poszczególnych państw. Moje własne szczęście i bezpieczeństwo zależy od szczęścia i bezpieczeństwa innych mieszkańców. Taki powinien być kierunek myślenia i działania. To ideał. Wszystkie moje decyzje muszą być szczere, a więc pozytywne. By nie krzywdzić innych społeczeństw i ludzi. Brak wzajemnych uprzedzeń rasowych i kulturowych. Komuś przeszkadza kolor skóry? Może bardziej myślenie niż kolor skóry. Kolor skóry nie ma znaczenia. Dziś jesteś niebieski, jutro może być czerwony, pojutrze żółty, a następnego dnia biały. Rasa nie ma znaczenia. Wszyscy są braćmi i siostrami i powinni pracować na rzecz wspólnego dobra, niezależnie od koloru skóry czy wyznawanej religii. Każdy wie, co ma czynić i jak się zachowywać. Ma własne sumienie. Żeby nastąpił pełny spokój i pokój, należy wykluczyć ideologię świecką, ideologię religijną, ale także ideologię filozoficzną i naukową. Nic w tym świecie nie jest i nigdy nie było Bogiem. A ludzie sobie robią bożka z pieniądza, z wiedzy, z tytułów naukowych, z tego, że jest się na urzędzie, jakimś tam premierem, czy królem, czy coś. Może dopowiem już w końcu. Ojciec mi też powiedział, że będę piastował wysoki urząd w kościele. Tylko pytanie, po co? Nigdy do tego nie dążyłem, ani nie mam ochoty nawet. Ale... ja wiem po co, żeby rozwalić to, ten fundament, który został źle zbudowany. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale to nastąpi później, jeszcze trochę czasu. No to zrodziłem jakąś tam małą tajemnicę. Żeby potem nie było zdziwienia. No wiecie, o co chodzi. Szacunek dla Boga w łagodności serca i myśli. Tak należy głosić swoje poglądy, przekonania, wyznania, aby wszyscy mogli zachować wolność wyboru i nie musieli z tego powodu cierpieć. Jeszcze daleka droga przed nami. Pełne idee Jezusa nie są ideami stricte religijnymi.
Bóg dla Jezusa był tym, czym chleb, czyli normalnym. I nie trzeba być religijnym lub poszukującym ateistą, zbuntowanym na wszystko. Hetero, homo, czy w ogóle nie wiadomo co. Gdzieś tu znowu się zgubiłem, ja tu tak mówię. Dobra, ateistą, to. Można nawet nigdy nie mówić o Bogu, a mieć Go w sercu. Wielu ateistów jest bliżej Niego, Boga, niż określający się jako wierzący. To mi ojciec Pio powiedział nieraz, że ateizm nie ma znaczenia. Wszyscy i tak wierzą w Boga potajemnie. Komuniści nie wierzyli niby w Boga, a sami jeździli, chrzcili swoje dzieci po parafiach gdzieś tam daleko od swojego miasteczka czy wsi, jeździli na drugi koniec Polski, żeby ochrzcić swoje dziecko. No ale z tym chrztem to już mówiłem, o co chodzi. No wszystko to robią w niewiedzy kompletnej, no ale trzeba odkryć tą wiedzę. Właśnie mam nadzieję, że wam odkrywam po części tą wiedzę. Ponieważ wszystko jest płynne i zmieniające się, nawet przyciąganie grawitacyjne Ziemi waha się, a tym bardziej przekonania i poglądy. Dlatego nie można bazować na sztywnej koncepcji myślenia i działania. Hermetyzm pod każdym względem powinien być zastąpiony otwartą poezją miłości. Liczyć powinno się serce, szczerość, dobro i obowiązek, tolerancji wszystkich wobec wszystkich. A to oznacza już powszechny, globalny system miłości. Nazwy mojej strony trzeba doszukiwać się u ojca Pio. Kiedyś spytałem, jaki powinien panować system ekonomiczny, w ogóle system filozoficzny, system myślowy na planecie, w Polsce. Ojciec mi powiedział, powinien być to system miłości. I tak nazwałem swoją pierwszą stronę, system miłości. No to już wiecie, skąd ta nazwa pochodzi. To są słowa ojca Pio. Przed wielu, wielu, wielu lat, może to było, który to był rok? Jak pierwszą stronę założyłem, system miłości, to był 1998. Wtedy, co Onet powstawał, to ja zrobiłem taki portalik ładny, o wiele ładniejszy niż onet.pl, który ktoś tam założył. Możecie sobie sprawdzić, są archiwa internetu, że moja strona była 100 razy ładniejsza, ciekawsza niż Onetu. No ale Onet potem się rozbudował, stworzył potężny portal. No teraz to już nie polski, rządzą nimi nasi polscy wrogowie. Może jeszcze jedną myśl przeczytam. Ale wszyscy mogą się nawrócić. Wszystkie portale mogą być polskie, wszystkie gazety polskie, jaki problem. Nie muszą być w rękach niemieckich czy tam żydowskich. Musimy wrócić do tego, co jest nasze. Ojciec kazał się upominać o swoje. Ja zawsze tak byłem otwarty dla wszystkich, wszystko dla wszystkich, a ojciec mówił, nie, trzeba się o swoje też upominać. No to się upominamy. Powinniśmy dojść do takiego systemu w ekonomii, w którym wszyscy będą poszanowani jednakowo, sprawiedliwie. Jeden warunek. Należy przekonywać o takim sposobie na jedność wszystkie nacje, kultury i państwa, pozostawiając je równocześnie w wolnej autonomii i odwiecznej potrzebie na inność. Oczywiście prócz miłości. Nie może być inności bez miłości. No jak? To wszystko się wysypie od razu. Dyktatura, inne sprawy, wojsko, strzelaniny, mordowanie. To nie jest system. Miłość, ona, dla wszystkich powinna oznaczać to samo. Przede wszystkim delikatność i nie krzywdzenie nikogo pod żadnym pozorem. Obowiązek miłości bliźniego jak siebie samego powinien być zapisany w każdej konstytucji państwa. A jaka to jest konstytucja nasza? Wszystko oprócz
szacunku i miłości bliźniego. No może tam troszkę jest, ale wciąż za mało. Wtedy, kiedy już będzie zapisane to w Konstytucji, miłość bliźniego jak siebie samego, wtedy już nie uciekniemy od prawdziwej przyjemności życia. W spokoju i harmonii oczywiście. W muzyce jedność rasową już osiągnęliśmy. Wszyscy kochamy muzykę i nie patrzymy, czy to śpiewa rudy, czarny, czy bez włosów, czy w takim kolorze. Nawet bym powiedział, że bardziej lubimy ciemnoskórych w muzyce niż białych. No i jakoś nam to nie przeszkadza. Natomiast jeśli chodzi o już poglądy, przebywanie pośród czarnych, pośród białych lub odwrotnie, już są problemy. A to jest. To tylko świadczy o tym, że nie umiemy kochać, że to jest brak miłości. Wszyscy są dziećmi Boga, wszyscy jesteśmy aniołami, nieważne czy dzisiaj czarnymi, czy takimi innymi. Tak nas stworzyli kosmici, takie nam ciała dali, paskudne, że tak powiem. No i musimy się w nich męczyć. No i jak mówię dalej o tej muzyce, nieważne kto gra i śpiewa, ważne dla nas, że ładnie. No, wszyscy lubimy muzykę. To jest jakaś tam mistyka. Wysoki poziom wibracji. Muzyka daje szczęście i zbliża do Boga, to prawda. Ja bez muzyki nie wyobrażam sobie w ogóle istnienia. Cały czas bym słuchał muzyki, takiej czy innej. Przypomina mi zawsze Boga. No i w tej muzyce nikt nie ma o to pretensji, kto śpiewa, jakiego kto jest wyznania czy koloru skóry. Trzeba to przenieść na miłość i wtedy będzie coraz lepiej. Ostatnia myśl, bo dzisiaj będzie, obiecałem, że będzie dłużej, bo ostatnio się tu przegrzałem trochę. Bo tam przyszedłem z dworu i tak było, byłem rozgrzany bardzo, że ciężko mi się czytało i myślało. Dziś jest ciut lepiej. No to ostatnia myśl i się pożegnam, nie wiem, do jutra, czy tam pojutrze. Nawet nie trzeba wiele czytać, by dojść do sedna sprawy. Podstawowe zmysły nie potrzebują literatury, by odczuć przyjemność jaką jest. Smak, zapach, dotyk czy widzenia. Do tego nie potrzeba książek. Ani żadnej mądrości, jakiejś tam filozofii, myślicieli, jakiś guru. To tego nie potrzeba, wszyscy to czują. Dusza sama prowadzi, trzeba tylko zerwać klapki i potem można gonić na oślep, a i tak wyjdzie na dobre, pomimo potknięć. Bo tu się wszyscy potykamy, to nie ma tu świętych ani ideałów. Wszyscy mamy problemy. Przy szczerym sercu wszystko można. W życiu trzeba być trochę bosko szalonym. I to opowiedział mi ojciec Pio. Więc życzę wszystkim tego szaleństwa myśli, szaleństwa życia. Bez tego szaleństwa to w ogóle się nie chce żyć, szczerze mówiąc. No, nudne to życie jest. A tak to jak coś się dzieje, poszukujemy, otwieramy umysł innych, prowokujemy do dobra, do rozmowy. To o to właśnie chodzi. Tak jest niebo. Niebo to jest szalone. Dobra, to tyle. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi. Przyprowadzam świętych wielu, by przekazać światło dni. Ojciec Pio mówił do mnie, Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy, byś wiódł życie nowe. Święci czynnie wciąż stawali w moim sercu, w mojej duszy. Ich obecność i prowadzenie moje pióro zawsze ruszy. Siostra Faustyna, królowa Jadwiga, Teresa Wielka, Jan Bosko, Michał Archanioł, z Franciszkiem z Asyżu. On patronem moim jest, z nim umówiłem się na wiele żyć. Wstecz
Jan Bosko i Teresa Wielka zawsze przy mnie są. Przy moim pisaniu w mojej głowie światłem świecą w noc. Lekkość w moich słowach, w ważnych sprawach z ich mocy tkwi. Ojciec Pio zawsze mówił, że to dar skóry mi. Ojciec Pio mówił do mnie: Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy, byś wiódł życie nowe. Święci przy mnie wciąż stawali w moim sercu, w mojej duszy. Ich obecność, ich prowadzenie, moje pióro zawsze ruszy. Siostro, rozmawiałem przez ponad 6 lat. On mi dał duchową mądrość, świętych głosów cały świat. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi. Przyprowadzał świętych wielu, by przekazać światło dni. W nowej Hucie wiedzę dostał Wiesław Matuch. Tak to szło, by przekazać ją otwartym duszą, gotowym na to. Ojciec Pio mu przekazał duchowy skarbów moc, by w świat wyruszył z wiedzą jak najjaśniejsza noc. W nowej Hucie wiedzę dostał Wiesław Matuch. Tak to szło, by przekazać